Znajdujemy się w Jarnołtowie, w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Króla, na uroczystości, na jubileuszu 300. urodzin Immanuela Kanta, które świętujemy właśnie w naszej miejscowości. W Jarnołtowie, czyli u źródła, w miejscu, gdzie Immanuel Kant był mieszkańcem naszych ziem, naszego regionu przez kilka lat. Zaplanowaliśmy w ramach obchodów jubileuszowych konferencję popularno-naukową z 6 wykładami. Oprócz konferencji pokażemy Państwu przestrzeń naszego kościoła i wokół naszego kościoła. Taki malutki skwer parkowy z figurą z drewna Immanuela Kanta, z tablicami informacyjnymi, z myślami jego, z wyborem myśli, z taką infrastrukturą turystyczną, przy której każdy turysta może przystanąć, na chwilę odpocząć, odsapnąć, a jednocześnie nabrać tych sił takich duchowych, czytając, zgłębiając, przemyślając te jego sentencje. Nasza miejscowość jest bardzo malutka, ale zrobiliśmy z niej taką dużą dzięki Kantowi i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się nam zrobić taki zakątek Kanta, który tutaj jest, mural. Dostawaliśmy pomoc Towarzystwa Ziemi Morąskiej, które działa i w Niemczech, i w Polsce, oraz z Towarzystwa Przyjaciół Kanta i Królewca z Berlina. Oni się dowiedzieli dopiero niedawno o tym istnieniu naszego zakątka i byli zafascynowani i postanowili nam pomóc więcej i dlatego otrzymamy taki piękny mural, renowację tego budynku. Także Kant jest naprawdę dla nas taki ważny. Jesteśmy po prostu zachwyceni sami tym wszystkim jako mieszkańcy. Ważną postacią w życiu Immanuela Kanta, który łączy Królewiec z naszymi terenami, jest Christian Jakob Kraus, syn chirurga miejskiego z Ostródy, uczeń Albertyny, później bliski współpracownik Immanuela Kanta. Albertyna i Królewiec był ważnym centrum, zwłaszcza w XVI-XVII wieku. Rzecz, która jest raczej mało znana. W XVI wieku tylko w Królestwie wyszło więcej książek w języku polskim niż na ziemiach całej ówczesnej Rzeczypospolitej. To pokazuje nam ogrom i skalę pewnego zjawiska. Dziedzictwo Kanta to nie tylko królewieckie i pruskie, ale dziedzictwo współczesnego regionu Warmii i Mazur. Jesteśmy z tego dumni, bo obok Kopernika Immanuel Kant to jest jeden z dwóch geniuszy ludzkości związanych z naszym regionem, prekursor idei zjednoczonej Europy. Staramy się jak najbardziej profesjonalnie podejść do tematu. Organizujemy my jako parafia Jarnołtowo, ale bardzo mocno wspierają nas inne instytucje, między innymi CEIG w Olsztynie, Instytut Kopernikański, Archiwum Państwowe w Olsztynie, także fundacje niemieckie, gmina Małdyty, która również zaangażowała się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości.